Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jakub Szczerbowski. Jestem wykładowcą na Uniwersytecie SWPS. Bardzo mi miło jest Państwa dzisiaj tutaj gościć. Zwłaszcza, że aura nie jest sprzyjająca, więc to jest tym bardziej budujące, że spędzamy razem sobotni poranek w taki sposób. Dzisiejszy wykład ma taki zawiły tytuł, dotyczy skazania robota, skazania sztucznej inteligencji. To jest taki tytuł, który może jest trochę bardziej w konwencji zabawowej, natomiast z pewnością sama tematyka nie jest zbyt zabawowa, aczkolwiek pozwoliłem sobie na przypomnienie, może niektórzy z Państwa znają te obrazki, które pokazuję. Ilustracja po prawej stronie to jest taki przyjazny komputer, który się nazywa Apple Mac. To jest bardzo przyjazny komputer. On został stworzony do tego, żeby mieć interfejs graficzny, aby można było go obsługiwać w sposób intuicyjny. W przeciwieństwie do poprzedniej generacji komputerów, gdzie trzeba było wpisywać komendy. Natomiast ilustracja po lewej stronie to jest, proszę Państwa, to jest aktor, prawda? Ale ten aktor to jest facet, który grał w takim filmie, który ja jako młody człowiek bardzo mi się podobał. Ten film to był film o nazwie Star Trek The Next Generation. I on odgrywał rolę androida. I ten android był dosyć ciekawą postacią. Nie odczuwał żadnych emocji, natomiast był bardzo sprawny intelektualnie. Potrafił robić... Mamy kogoś podobnego na sali, tak? Słyszałem. Nie odczuwał emocji, był bardzo sprawny intelektualnie. Potrafił obliczać, jak komputer, bardzo duże obliczenia robić, skomplikowane. Miał też różne hobby, także... Te hobby to była gra na skrzypcach, miał kota, z którym to kotem się bawił. Także o tym kocie napisał wiersz, więc miał jakieś artystyczne zamiłowania. Proszę Państwa, to jest skok jakościowy od tego Macintosha do tego androida. Skok jakościowy nieprawdopodobny, natomiast obrazujący pozytywną stronę technologii, bo zarówno jedno urządzenie, jak i drugie, no w tym filmie go przedstawiają jako istotę, jako takiego osobę sztuczną, ale która jest traktowana jako prawdziwa osoba. Ma swoje prawa, może awansować, karierę robić, mieć zainteresowania, mieć przyjaciół. Skok jakościowy tutaj jest nieprawdopodobny, bowiem mamy coś, co tylko odpowiada na nasze komendy, coś, co zajmuje się obliczeniami, które są dosyć, myśmy powiedzieli, prymitywne, aż do takiego urządzenia, które jest w stanie robić rzeczy nieprzewidywalne, organizować, dowodzić, dokonywać odkryć naukowych. Proszę Państwa, to jest jasna strona. Na tym slajdzie może jest troszeczkę też Państwu znane, to są urządzenia. Na tym slajdzie ciemna strona tego, z czym mamy do czynienia, prawda? Po lewej stronie to jest startująca rakieta Tomahawk, która też jest swego rodzaju komputerem. Ma w środku czujniki, ma w środku instrukcje i jest w stanie jakoś tam reagować i na przykład na podmuchy wiatru, na ruch swojego celu, jeżeli na przykład miałoby w jakiś tam okręt uderzyć. Natomiast po lewej stronie mamy, proszę Państwa, też skądinąd znaną postać, a mianowicie jest to kto taki?
Terminator. Bardzo dobrze. Nikt nie powiedział gubernator stanu Kalifornia. Także. Jest to Terminator. Terminator jest to taka maszyna, która powstała z powodu wymknięcia się sztucznej inteligencji spod kontroli człowieka. I są to, te slajdy pokazuję po to, żeby Państwu pokazać pewne spektrum sztucznej inteligencji i pewne spektrum tego, czym się, z czym należy się zmierzyć, o czym należy myśleć, kiedy mamy do czynienia z takimi rozważaniami. I tu, proszę Państwa, chciałbym przede wszystkim taki zarys zrobić, jakie mamy pojęcia, myśląc o sztucznej inteligencji, tak żeby później nam w naszych rozważaniach łatwiej było się nad tym koncentrować. I w latach 90., czyli nie tak dawno temu, jeszcze pamiętamy te czasy, w latach 90. Zwykło się mówić, że komputery są bardzo mądre, szybkie, ale nie są w stanie wygrać z komputerem w szachy. Ja pamiętam te czasy i przyznam, że ja się z tym nie do końca identyfikowałem, bo ja nie byłem w stanie wygrać w szachy z komputerem. Ale tu oczywiście chodziło o arcymistrzów i finalnie chyba w roku 96. przestaliśmy mówić o tym, że komputer nie jest w stanie wygrać w szachy z człowiekiem. Komputer nazywany Deep Blue wygrał z Garym Kasparowem w takim turnieju, który został zorganizowany po to, żeby sprawdzić, czy to już, czy jeszcze nie teraz komputery mogą wygrać, i przestało się o tym mówić. I był to jeden z takich momentów, kiedy mówiono o tym, okej, no to jest sztuczna inteligencja, bo Gary Kasparow jest bardzo mądry człowiek. W związku z tym, skoro wygrał z nim komputer, to być może ten komputer jest inteligentny. Ale tutaj Gary Kasparow mógł wygrać z tym komputerem na dziesiątki różnych sposobów. Mógł na przykład wylać na niego kawę, prawda? To wtedy komputer by się zepsuł. Mógł wygrać z komputerem poprzez zrzucenie go ze stołu, ale w ten jeden sposób, zgodny z zasadami gry szachy, nie udało mu się wygrać. Natomiast w obecnych takich definicjach, gdzie no, definicji sztucznej inteligencji jest bardzo, bardzo wiele, ale w obecnych, powiedzmy, uproszczonych definicjach tego pojęcia nie mieści się komputer grający w szachy jako sztuczna inteligencja, dlatego że to jest zadanie, które jest bardzo zmechanizowane i w gruncie rzeczy polega ono na takim zaawansowanym wyszukiwaniu, czyli jakie ruchy mogą być wykonane po danym ruchu, i wyszukuje, komputer zastanawia się, wykonuje miliony operacji, i w rezultacie dochodzi do takiego wniosku, że dane posunięcie jest najbardziej korzystne, bo przewidział ileś możliwych scenariuszy. Natomiast mamy do czynienia obecnie, i tutaj to jest taka rzecz, która jest obecnie bardzo modna w dyskusji. Można powiedzieć, że może już przesada, że zbyt dużo się dyskutuje na ten temat, to jest słaba sztuczna inteligencja, a konkretnie pod postacią samochodów autonomicznych. I na przykładzie samochodów autonomicznych możemy omówić, co to jest takiego słaba sztuczna inteligencja, czyli taki rodzaj sztucznej inteligencji, która już wykazuje pewne nieprzewidywalne zachowania, których nie da się przewidzieć, ale jeszcze nie jest taki autonomiczny samochód inteligentny w takim rozumieniu, jakbyśmy powiedzieli, że człowiek jest inteligentny. Sztuczny samochód, czy sztuczna inteligencja, która jest wprogramowana w samochód, która jest programem napędzającym samochód, zachowuje się w taki sposób, że może ona dokonywać pewnych
decyzji, które są na podstawie informacji wejściowych, które nigdy wcześniej nie były takiemu samochodowi znane. Czyli na przykład w odróżnieniu od programu szachowego, program szachowy nie zobaczy nigdy nowej figury. Prawda? Albo to jest pion, albo to jest król, albo to jest goniec. Natomiast samochód autonomiczny, jadąc ulicą, może zobaczyć, prawda, nagle człowieka o wzroście 2 metrów 10 centymetrów. Nigdy nie widział takiego dużego człowieka, nigdy może nie został nauczony, ale będzie musiał się zastanowić nad tym, czy to jest człowiek, czy to nie jest człowiek, bo na przykład od tego będzie zależało podjęcie konkretnych decyzji na drodze. I te decyzje, które samochód podejmuje, są decyzjami, których nie da się uprzednio zaprogramować, da się tylko nauczyć taki samochód, jakie mniej więcej są dyrektywy tych zachowań. I słaba sztuczna inteligencja to jest taka sztuczna inteligencja, która zwykle koncentruje się na konkretnym zadaniu. Na konkretnym zadaniu albo na konkretnej funkcji. Na przykład sztuczny samochód koncentruje się na tym, żeby jeździć z punktu A do punktu B. Raczej jest mało prawdopodobne, że sztuczna inteligencja, która jest w samochodzie, zacznie się interesować Mozartem. Albo zacznie się interesować na przykład robieniem pizzy. No to są takie rzeczy, które... A człowiek, prawda, no może się być człowiek, który się interesuje motoryzacją, a później w pewnym momencie życia zmienia swoje zainteresowania, zapatrywania i interesuje się już czymś zupełnie innym. Takim hybrydowym rodzajem sztucznej inteligencji jest sztuczna inteligencja słaba czy wąska, która jednocześnie jest połączona z czymś, co też jest modnym hasłem, czyli mianowicie z big data, czyli z dużymi zbiorami danych, które są gromadzone obecnie przez takich gigantów jak Google, Microsoft, Amazon. Tutaj następuje dosyć ciekawy efekt synergii, mianowicie o ile sama wąska sztuczna inteligencja czy słaba sztuczna inteligencja nie jest, byśmy powiedzieli, mądrzejsza od człowieka, to w momencie, kiedy może przetwarzać bardzo szybko duże ilości danych, to w tym konkretnym zastosowaniu jest o rzędy wielkości od nas sprawniejsza. I proszę Państwa, ostatnie pojęcie takie do wytłumaczenia, pojęcie silnej sztucznej inteligencji. Silna sztuczna inteligencja to jest coś takiego, co jeszcze nie zostało, a przynajmniej my o tym nie wiemy, nie zostało jeszcze wynalezione. I silna sztuczna inteligencja jest to taki rodzaj sztucznej inteligencji, która podobnie jak Terminator albo podobnie jak nasz Android ze Star Treka jest w stanie rozwiązywać w sposób kreatywny złożone problemy. Powiedzielibyśmy w sposób zbliżony do człowieka, aczkolwiek należy zaznaczyć, że do człowieka niekoniecznie jest ona podobna. Dlatego, że człowiek ma w sobie pewne wbudowane, byśmy powiedzieli, oczekiwania czy potrzeby życiowe. I tak na przykład, jak każdy z nas potrzebuje jedzenia, każdy z nas potrzebuje picia, uznania, prawda, w społeczeństwie, tak sztuczna inteligencja może być zaprogramowana dowolnie w stosunku do tego, co jest dla niej istotne. I taki rodzaj podprogramu nazywamy funkcją użyteczności. Funkcja użyteczności decyduje o tym, co sztuczna inteligencja uznaje za wartościowe. I proszę Państwa, to jest jedno z kluczowych pojęć,
taki badacz sztucznej inteligencji, który się nazywa Rob Miles, zaproponował taki eksperyment myślowy, w którym pokazuje, jak istotne jest zaprogramowanie odpowiedniej funkcji użyteczności. Mianowicie opowiada on o twórcy, który konstruuje inteligentnego robota i ten inteligentny robot ma dla niego zrobić kawę. Taką ma funkcję użyteczności, że robienie kawy jest dla niego istotne. I robiąc, uruchamia tego robota i robot, no, pierwsze co robi, to idzie zrobić kawę. Ale robiąc, idąc do kuchni, prawda, tam gdzie jest ekspres do kawy, czy czajnik, po podłodze idzie, raczkuje niemowlę, które, no to dziecko tego twórcy, prawda? No i ten twórca zdaje sobie sprawę z tego, że w robota nie wprogramował w jego funkcję użyteczności ochrony dzieci, czy ochrony życia ludzkiego. W związku z czym robot prawdopodobnie to dziecko po prostu podeprze, czy zrobi mu krzywdę jakąś. Wobec tego twórca rzuca się na tego robota, prawda, żeby go wyłączyć. No ale robot, będąc inteligencją, on ma swoją funkcję użyteczności. Dla niego użyteczne jest robienie kawy, bo taką ma funkcję użyteczności, do tego został zbudowany. Jeżeli go jego twórca wyłączy, no to nie zrobi kawy. W związku z tym powstrzymuje swojego stwórcę od tego, żeby go wyłączył. Te rozważania o tym, jak niebezpieczne jest zaprogramowanie nieodpowiedniej funkcji użyteczności, prowadzą do takich bardzo interesujących rozwiązań. Ja nie będę tutaj się zagłębiał na tej sali w tym, jakie są rozwiązania tego problemu, ale pytanie podstawowe, które należy zadać, to jak zaprogramować maszynę, żeby ona chciała tego, czego my chcemy. Nie w takim sensie, że jak ja mam ochotę na kawę, to chciałbym, żeby mój robot też chciał kawę, ale w takim sensie, że jeżeli ja mam ochotę na kawę, to aby mój robot chciał, żebym ja dostał kawę. Ale oprócz tego, żeby chciał, żebym ja dostał kawę, także żeby dzielił ze mną różne inne wartości. I być może zachowywał się też w taki sposób, że jak chcę go wyłączyć, to myślał, może robię coś źle. Dam się wyłączyć, bo być może to jest najlepsze rozwiązanie w danej sytuacji. Więc to są takie problemy, które powstają w nauce. Powiedzmy, że tutaj się kształci taka dziedzina nazywana bezpieczeństwem sztucznej inteligencji. I to jest, proszę Państwa, problem dosyć istotny, dlatego że po pierwsze, my z doświadczenia już wiemy, że skomplikowane systemy, a z pewnością taki robot, który jest inteligentny, jest systemem skomplikowanym, tak jak i człowiek jest systemem skomplikowanym. Inteligentne systemy mają taki problem, że występuje w nich prawo niezamierzonych konsekwencji. I to wiemy chociażby z życia społecznego, politycznego. Na przykład system ekonomiczny jest takim systemem złożonym. Można sobie wyobrazić, że rząd wpada na pomysł, aby rozwiązać jakiś problem przez wprowadzenie ustawy, a ustawa, mimo że ma jakieś tam dobre założenia i intencje są jak najbardziej szczytne, to pomimo tego ustawa powoduje, że problem się pogłębia. I podobnie w tego typu rozważaniach też pojawia się problem niezamierzonych konsekwencji.
Tu, proszę Państwa, jeszcze tak na marginesie pozwolę sobie opowiedzieć o takim narzędziu. To jest takie narzędzie, eksperyment myślowy, ale też eksperyment, który można wykonywać, nawet samodzielnie można wykonać taki eksperyment, który nazywany jest testem Turinga. I ten test Turinga, proszę Państwa, to jest test, który wymyślił Alan Turing, znany bardzo matematyk, teoretyk informatyki. I test Turinga polega na tym, że sprawdza, czy dana maszyna jest inteligentna w taki sposób, że badacz rozmawia z maszyną albo z człowiekiem poprzez, byśmy to dzisiaj nazywali, czat komputerowy i ma na podstawie tej rozmowy stwierdzić, czy to jest maszyna, czy człowiek po drugiej stronie. I to jest bardzo fajny test, bo można tutaj robić grupy kontrolne, prawda? Każdy z nas może usiąść i porozmawiać sobie z drugiej strony i stwierdzić, zagłosować, czy obecnie rozmawiam z człowiekiem, czy obecnie rozmawiam z maszyną. I jeżeli taka maszyna będzie w stanie imitować w sposób odpowiedni człowieka, no to mówi się, że przeszła test Turinga. To jest w skrócie test Turinga. On też występuje w takiej wersji, byśmy powiedzieli, nieco zmodyfikowanej, która jest bardzo ciekawa. Wersja zmodyfikowana polega na tym, że nie tyle maszyna nas wprowadza w błąd, czy jest w stanie imitować człowieka, ale jest w stanie na tyle manipulować naszymi emocjami, że zaczynamy się nią przejmować. Jaki przykład możemy tutaj podać? No na przykład mamy robota, który, no powiedzmy, jest wykładowcą na Uniwersytecie SWPS i prowadzi wykład. I studenci lubią tego robota bardzo, a w pewnym momencie wchodzi no na przykład kierownik katedry, w której ten robot jest w środkach trwałych i stwierdza, że on tego robota trzeba skasować. No po prostu zamortyzował się, trzeba protokół zniszczenia zrobić. I studenci zaczynają protestować, że oni go bardzo lubili, że zależy na tym robocie, że im jest przykro. To, proszę Państwa, jest jedna z wersji testu Turinga. Jak rozmawiam z ludźmi, którzy się zajmują sztuczną inteligencją, to oni powiadają, że ten test Turinga jest o tyle, ten drugi, ostatni, o którym mówiliśmy, jest o tyle niemiarodajny, że wiele ludzi by go nie przeszło. Że wielu z nas nie jest w stanie wzbudzić takich emocji, żeby ktoś się nami przejmował, prawda? Ktoś obcy. Więc faktycznie tutaj jest taki problem tego testu. Proszę Państwa, to jest takie wprowadzenie do tego, czym jest sztuczna inteligencja, jakie są rodzaje, że to jest pojęcie stopniowalne. Natomiast my, jako że jesteśmy na Wydziale Prawa, to my się przejmujemy różnego rodzaju zagrożeniami. Bo po to są normy prawne, żeby człowiek maksymalizował swoje szczęście. I proszę Państwa, zagrożenia, które rodzi sztuczna inteligencja, to są wymienione tylko takie przykładowe. Zagrożenia są przede wszystkim fizyczne i te fizyczne zagrożenia, najczęściej mówi się o zagrożeniach takich, które są związane z samochodami autonomicznymi. I tu, proszę Państwa, to jest ciekawy problem, dlatego że każdy z nas, kto jeździ samochodem, ten wie, że jak jesteśmy w wypadku samochodowym uczestnikami, no może nie każdy miał okazję być w wypadku, całe szczęście, samochodowym, ale gdy jesteśmy uczestnikami wypadku samochodowego, to właśnie na tym polega wypadek, że nie ma czasu, żeby się zastanowić, co się dzieje. Jakby to jest istota tego
wypadku, bo gdyby on był przewidywany, no to by nie był wypadek, tylko prawda, to by była jakaś inna klasyfikacja tego. Trudno jest winić człowieka, który zaskoczony na przykład dzieckiem wbiegającym na jezdnię, podejmie, nazwijmy to w cudzysłowie, decyzję o tym, żeby skręcić na pas w przeciwny, pas ruchu w przeciwną stronę i zderzyć się czołowo z innym samochodem. No, to jest właśnie wypadek. Zareagował odruchowo. Natomiast w przypadku samochodów autonomicznych mamy taki problem, że jesteśmy w stanie przekazać takiemu automatowi pewne wartości i ukonstytuować go w taki sposób, żeby dokonywał pewnych wyborów. Czyli na przykład możemy zaprogramować, że w momencie, kiedy wbiega dziecko na drogę, no to stara się to dziecko potraktować w taki sposób, żeby mu nie zrobić krzywdy, ale jeżeli by to na przykład była sytuacja, w której na drogę wbiega osoba, która jest złośliwa, po prostu wbiega na ulicę po to, żeby sprawdzić, jak autonomiczny samochód zareaguje, co jest prawdopodobne. U nas może się zdarzyć jakiś taki eksperymentator, który będzie po prostu dla żartu, o, jedzie autonomiczny samochód, zobaczymy, co się stanie, jak wyjdę na drogę, czy się zatrzyma, prawda? Albo jest nas pięciu, obejdźmy go dookoła i mamy zablokowany sztuczny samochód. No to są głupich pomysłów, można naprawdę mieć, to jest akurat łatwy. Głupie pomysły są łatwe do wymyślenia. To jeżeli wybiegnie taki, nazwijmy go żartowniś albo łobuz, to łobuza na przykład potrąci, jeżeli będzie miał do wyboru pomiędzy jednym a innym, takim a innym dobrem. I problem z tymi samochodami jest taki, że nie ma tutaj kłopotu, że brakuje czasu. Otóż w momencie wypadku samochód może reagować o wiele szybciej. Taki samochód autonomiczny, który sam dostrzega, co się dzieje na drodze. I my już wiemy z doświadczenia, a przynajmniej wiemy z YouTube'a, bo są takie wycinki, takie filmy, które pokazują, że samochody, które mają odpowiednie systemy bezpieczeństwa, one jeszcze nie są autonomiczne, ale mają systemy bezpieczeństwa, są w stanie zareagować tak szybko, że żaden człowiek by tak nie zareagował. Więc w przypadku, gdy mają do wyboru pomiędzy potrąceniem jednego człowieka, drugiego człowieka, na podstawie swoich algorytmów muszą takiego wyboru dokonać. Także jest to problematyczne. Jest to problematyczne, ponieważ rodzi pytania o to, kto decyduje o tym, co ma być przez taki samochód wybrane. Czy to ma zadecydować prawodawca, czy to ma zadecydować producent samochodu. Także to są pewne takie rzeczy, do których jeszcze wrócimy. Kolejna kategoria zagrożeń fizycznych to są automaty wojskowe czy roboty wojskowe. To jest, proszę Państwa, coś, co się dzieje. To obecnie jest stosowane. W użyciu są tak zwane, przede wszystkim chyba najbardziej znane, to są drony wojskowe, czyli takie samoloty bezzałogowe, które co prawda są pilotowane przez człowieka w większości wypadków, ale na wypadek utraty łączności czy jakichś innych nieprzewidzianych zdarzeń są w stanie same kontynuować lot i wykonywać swoją misję. Więc to jest taki najbardziej znany przypadek automatów wojskowych. Oczywiście też są testowane inne technologie, między innymi testowane są autonomiczne, byśmy powiedzieli, takie transportery. To wygląda podobnie jak koń bez głowy, tak na czterech nogach. Można na niego załadować różne przedmioty, można na niego położyć rannego żołnierza i on będzie pokonywał samodzielnie teren, na przykład przetransportuje żołnierza rannego
z pola walki do szpitala. Zagrożenia, które są związane z tego typu technologiami, to są zagrożenia, które jakby są nam znane już historycznie, prawda? Wiemy o tym, jak działają chociażby proste urządzenia, jak mina wojskowa, gdzie jak się pojedzie na Mazury w Polsce, nadal można znaleźć w lesie minę i jak się wchodzi, tam na przykład jest taka miejscowość Kietlice, to koło Kietlic jest taki obszar lasu, gdzie jest zakaz wstępu, dlatego że to jest nadal po II wojnie światowej, także to nie jest nic nowego i tam jest pole minowe, więc jest zakaz wchodzenia z tego względu. Czy dla nas, oczywiście z każdym zagrożeniem też jest związana pewna korzyść, więc jeżeli mielibyśmy taką na przykład inteligentną minę, to ona mogłaby też być powiadomiona o tym, że wojna się skończyła. Ale jak to z każdą inteligentną istotą jest, jest ona nieprzewidywalna. I można sobie wyobrazić taką inteligentną minę, która funkcjonuje tak jak swego czasu był żołnierz japoński, który utknął po II wojnie światowej na wyspie i przez 20 lat ponoć na tej wyspie był i tą wyspę zajmował. I ktokolwiek się zbliżał do tej wyspy, to on ostrzeliwał te osoby, nie dawał się, jakby nadal prowadził działania zbrojne. Dopiero po 20 latach udało się przekonać, że wojna się skończyła. I kolejna, proszę Państwa, kategoria jakby robotów, które też mogą stanowić pewne zagrożenie fizyczne, to są roboty medyczne, które stosowane miałyby być, albo już po części są, do wykonywania zabiegów medycznych. Kolejna kategoria zagrożeń, proszę Państwa, to są zagrożenia ekonomiczne. I zagrożenia ekonomiczne, tutaj skupię się tylko na jednej rzeczy, konkretnie na zastosowaniu takiej technologii, która się nazywa łańcuch bloków, zwany też po angielsku, chyba to jest bardziej znana nazwa blockchain. I łańcuch bloków to jest taka technologia, na której opiera się sieć Bitcoin, czy też kryptowaluta Bitcoin, ale także różne inne kryptowaluty. I technologia łańcucha bloków posiada taką dosyć ciekawą cechę, że umożliwia automatyzację transakcji. Czyli możemy tworzyć oprogramowanie, które będzie na podstawie jakichś danych wejściowych dokonywało transakcji ekonomicznych. Jest to, z czym związane jest zagrożenie, bo wydaje się, że no to jest przecież coś pozytywnego, że możemy przyspieszyć transakcje, możemy szybciej reagować na zmiany na rynku. Natomiast zagrożenie wiąże się z tym, że możemy znowu mieć nieprzewidywalne efekty. Co do tego mamy dobre intencje, ale znowu mamy nieprzewidywalne konsekwencje. I wydaje się, że handlujące ze sobą roboty mogą prowadzić do takich roboty, to jest złe słowo, takie handlujące ze sobą sztuczne inteligencje, bo one akurat do handlu to nie potrzebują ciała. Mogą być to wyłącznie komputery, które obsługują transakcje. Handlujące ze sobą sztuczne inteligencje mogą doprowadzić do takiego sprzężenia zwrotnego, że ryzyka, które one dla sztucznej inteligencji są nieistotne, bo one nie są do tego zaprojektowane. Na przykład mają funkcję użyteczności, która każe im tylko generować zyski dla swojego właściciela. A nie mają funkcji użyteczności zaprogramowane, że mają unikać kryzysów ekonomicznych. Może się zdarzyć coś takiego, że handlujące ze sobą sztuczne inteligencje doprowadzą do kryzysu ekonomicznego czy do jakiegoś załamania właśnie poprzez to, że w funkcji użyteczności jest to ich niewbudowane. No, dlaczego w gruncie rzeczy ktoś miałby się tym zajmować? Kolejna
Kolejne zagrożenie. Kwestia prywatności, proszę Państwa. My się... Orwell, George Orwell pisał w takiej książce, rok 1984, opisywał, że każdy w domu będzie miał taki telewizor z kamerą i z mikrofonem i te telewizory będą nas kontrolować, będzie trzeba rano robić gimnastykę, bo inaczej telewizor nam zwróci uwagę, telewizor w imieniu państwa zwróci nam uwagę, że trzeba się gimnastykować. Dzisiaj ja tę książkę czytałem pewnie gdzieś tam w 90 którymś roku po raz pierwszy i wydawało mi się to nieracjonalne przypuszczanie, że kiedykolwiek będę miał urządzenie, które będzie miało kamerę i ekran i mikrofon w domu. W dzisiejszych czasach wszyscy mamy urządzenia, które się nazywają telefony komórkowe i te urządzenia mają wszystkie te cechy oprócz tego, że nie wypowiadają się w imieniu państwa, ale to jest tylko kwestia, powiedzmy, układu społecznego, jaki panuje. Wszyscy mamy takie urządzenia. Urządzenia te, być może wszystkie, być może niektóre, zbierają informacje o tym, jaka jest treść korespondencji, kto z kim rozmawia i tak dalej. I wielu z nas mawiało albo mówi, że nie jest to zagrożenie dla prywatności, że treść naszych rozmów jest zbierana czy gdzieś przechowywana, dlatego że nie ma tego komu czytać. Tak? Państwo się zgadzają z tym, że takie były, taka argumentacja jest często stosowana. Nie ma komu tego czytać. Tyle jest rozmów zapisanych. To jest nie do przeczytania. W momencie, kiedy zastosujemy do czytania tych rozmów sztuczną inteligencję. Oczywiście ona może być stosowana też w pozytywnych celach. W pozytywnych celach, prawda? Możemy na przykład nagrane rozmowy znanych terrorystów, jak mamy już złapany został terrorysta albo zginął w zamachu, możemy rozmowy jego dać do sztucznej inteligencji i powiedzieć: sztuczna inteligencja, to są twoje dane wejściowe, tak wyglądają rozmowy pomiędzy terrorystami. A teraz masz tutaj 2 miliony rozmów i znajdź terrorystów wśród tych 2 milionów. To jest, można powiedzieć, pozytywny sposób traktowania takiej technologii. Natomiast jest to też pewne zagrożenie takie, iż dane te, które są zbierane, sztuczna inteligencja może wykorzystywać nie tylko na potrzeby obronności czy bezpieczeństwa, ale też na przykład na potrzeby tego, żeby nam sprzedawać to, co chcemy, jeszcze lepiej, co jest naprawdę dla korporacji, które handlują towarami, to jest bardzo dobra motywacja. I proszę Państwa, jeszcze taka ostatnie zagrożenie dotyczy kwestii prawdomówności maszyn. I to jest takie pytanie, czy my jako konsumenci, jako ktoś, kto się z maszynami będzie takimi inteligentnymi posługiwał, czy my chcemy, żeby one nam zawsze mówiły prawdę? I pewnie jak się zapyta kogoś, czy chcesz, żeby twoja sztuczna inteligencja, którą sobie kupisz, mówiła ci prawdę, to każdy z nas podniesie rękę tak, żeby mówiła prawdę. Ale jak się popatrzy na cały przemysł rozrywkowy, co też nie jest trudne, wystarczy kupić sobie w sklepie konsolę do gier, wrzucić do niej płytkę i posłuchać, co ta konsola do nas mówi. Ta konsola do nas mówi, jak zdobywamy punkty, że jesteśmy genialni. Mówi do nas miłe rzeczy, przekonuje nas o naszej istotności, prawda? Że możemy uratować świat, że możemy zrobić coś bardzo interesującego, że to ma znaczenie. Mimo że tak naprawdę siedzimy na kanapie i marnujemy czas. No, w cudzysłowie może to nie jest marnowanie czasu w każdym przypadku. Pytanie więc rodzi się takie, czy jeżeli
sztuczna inteligencja wejdzie do przemysłu rozrywkowego i na przykład będziemy mogli sobie kupić robota, który będzie wyglądał jak człowiek, ale będzie robotem do celów towarzyskich. To chcemy, żeby nam mówił prawdę, prawda? Czy chcemy, żeby na pytanie, jak wyglądam, odpowiadał, czy tyłeś 2,5 kg, czy aby odpowiadał nam, wyglądasz świetnie. I który producent robotów, jeżeli będzie konkurencja na tym rynku, będzie miał większe zyski? No prawdopodobnie ten, którego roboty będą sprawiały, że czujemy się świetnie. Czy czujemy się zadowoleni z tych robotów. Jest to problem ze względu na funkcję użyteczności. Jak zaprogramować takiego robota, żeby mówił nam miłe kłamstwa, ale jednocześnie nie przesadzał z tymi kłamstwami. Gdyby na przykład taki robot miał nas okłamywać co do tego, jak wyglądamy, ale na przykład mówić prawdę, gdy robimy coś niebezpiecznego i stwarza to dla nas jakieś zagrożenie. Jest to pewien problem i wydaje się, że kwestia prawdomówności robotów jest kwestią otwartą, która na pewno wymaga zastanowienia. Proszę Państwa, prawo się zajmuje odpowiedzialnością. Odpowiedzialnością. Cóż to takiego jest odpowiedzialność? Odpowiedzialność to my definiujemy jako możliwość ponoszenia negatywnych konsekwencji. I wyróżnia się kilka rodzajów odpowiedzialności w prawie. Na potrzeby tego spotkania zajmiemy się odpowiedzialnością cywilną i odpowiedzialnością karną. Proszę Państwa, odpowiedzialność cywilna to jest taka odpowiedzialność, która ma na celu doprowadzenie do tego, żeby stan świata był taki, jaki by był, gdyby nie doszło do naruszenia. Czyli na przykład, jeżeli ktoś nam wybije szybę w domu, to odpowiedzialność cywilna będzie polegała na tym, że będzie zmuszony przez system prawny do tego, żeby tę szybę naprawić, czyli zapłacić za wstawienie nowej szyby. I jest taka teoria odpowiedzialności cywilnej, która się nazywa teoria efektywności. Powiada ona, że odpowiedzialność cywilna powinna być tak ukształtowana, ażeby koszty wypadków dla całego społeczeństwa były jak najniższe. Co to oznacza? To oznacza, że być może w niektórych przypadkach nie jest celowe, żeby odpowiedzialność była surowa. Albo być może w ogóle nie powinno być odpowiedzialności w niektórych przypadkach. Co to oznacza? To oznacza, że osoba, która ponosi szkodę, może powinna po prostu z tą szkodą zostać sama. U nas w systemie prawnym polskim obowiązuje zasada ogólna, że każdy, kto wyrządzi szkodę, zobowiązany jest tę szkodę naprawić. Ale na przykład w prawie wietnamskim, które miało inną historię, znajdziemy takie reguły, jak na przykład reguła, która powiada, że jeżeli ktoś zacumował łódź koło mojej łodzi i jego łódź uszkodzi moją łódź, to on jest zobowiązany do tego, żeby ponieść połowę kosztów naprawy. Czy to jest sensowna reguła? No można się spierać, że budzi od razu w nas wątpliwości, czy to jest sprawiedliwe. Przecież on wyrządził całą szkodę. A to dlaczego mamy obaj po połowie ponosić koszty naprawy? Jednak z drugiej strony, i to jest ta kwestia efektywności, która się tu pojawia, z drugiej strony mamy możliwość dostrzeżenia, że gdy cumuję swoją łódź i wiem, że gdy się będę zachowywał w taki sposób, że zacumuję ją tak, że to mnie narazi na szkodę, to będę musiał sam ponieść połowę kosztów naprawy,
to być może będę cumował w taki sposób, żeby mniej się narazić na szkodę. I to jest taka funkcja, która motywuje samego potencjalnego poszkodowanego do tego, żeby dokonywać prewencji, żeby unikać ekspozycji na szkodę. I z punktu widzenia nas interesujących problemów, mianowicie samochodów autonomicznych, to warto wskazać, że mamy tutaj kilka możliwości, kto powinien ponosić szkodę. Jeżeli kogoś przejedzie samochód, przejedzie to jest brzydkie słowo, potrąci samochód autonomiczny, to mamy kilka możliwości, kto powinien za to odpowiadać. Możemy powiedzieć ryzyko pieszego. Widzę, że tutaj nie podoba się ta koncepcja. Ryzyko pieszego, no pieszy też się może ubezpieczyć, prawda? Ryzyko pieszego wyszedł na ulicę, zamiast siedzieć w domu, niech ponosi szkodę. Możemy sobie powiedzieć właściciel samochodu. Jeszcze gorzej, prawda? Jeszcze gorzej. Bo przecież on nie może z tym samochodem nic zrobić. On tylko wbił do nawigacji miejsce docelowe, mówi, kliknął skrót, bo ma już skrót, że do pracy nie zawieźć. Samochód go wiózł do pracy i stał się wypadek nieszczęśliwy. Czy powinien właśnie odpowiadać programista? I z punktu widzenia funkcji takiej sprawiedliwościowej, to nie ma różnicy pomiędzy właścicielem i programistą, bo każdy z nich się może ubezpieczyć i każdy z nich może zapłacić temu pieszemu i wtedy szkoda zostanie naprawiona. Ale z punktu widzenia takiej motywowania do tego, aby dokonywać prewencji, no to jest tutaj dylemat dosyć prosty do rozwiązania. Czy jeżeli zmotywujemy właściciela, mówiąc właścicielu, ty będziesz odpowiadał za to, co zrobi twój samochód, to czy właściciel jakoś zmieni swoje zachowanie? Nie zmieni się. Nie zmieni tego zachowania, dlatego że on no, nie ma kodów źródłowych, nie zna się na tym, jest zwykłym użytkownikiem. Ale jeżeli przeniesiemy odpowiedzialność na producenta samochodów, no to wówczas on ma możliwość dokonywania odpowiednich modyfikacji tego oprogramowania, tak aby szkody występowały jak najrzadziej i żeby na przykład jego składki ubezpieczeniowe dzięki temu były niższe, no bo ubezpieczyciel będzie wiedział o tym, że jest mniej wypadków z udziałem samochodu autonomicznego marki A niż marki B. Także to jest jakby przykład odpowiedzialności cywilnej, natomiast taką bardziej problematyczną, bardziej taką egzotyczną z punktu widzenia sztucznej inteligencji jest odpowiedzialność karna. I proszę Państwa, w odpowiedzialności karnej mamy jeszcze chwilę czasu, w odpowiedzialności karnej mamy kilka teorii tego, jak to się w ogóle dzieje, że ludzie popełniają przestępstwa. I pierwsze teorie były teorie, które nazywane są klasycznymi. Przedstawiciele nurtu klasycznego, głównie mamy tu na myśli takie nazwisko Beccaria, Cesario Beccaria i Jeremy Bentham. Oni stali na stanowisku, że przestępca popełnia przestępstwo, bo dokonuje racjonalnego wyboru, decyduje o tym, że popełni przestępstwo. Te teorie zwane klasycznymi, one oczywiście nie były pierwszymi teoriami. Ale wcześniejsze teorie tłumaczyły, że ktoś popełnia przestępstwa, dlatego że na przykład został opętany albo jest jakieś związki z szatanem, prawda? Więc to są pierwsze, byśmy powiedzieli, teorie epoki racjonalizmu. Te teorie klasyczne, które mówią, że przestępca dokonuje wyboru, w związku z tym należy go ukarać po to, żeby mógł poczuć negatywne konsekwencje swojego działania, a przez co też, aby mógł
naprawić tą szkodę, przecierpieć za nią. Te teorie zostały później skontrowane przez teorie nazywane pozytywistycznymi. Jednym tutaj z pozytywistów był Cesare Lombroso, też włoski kryminolog, który dokonywał badań empirycznych przestępców. I to, co Państwu teraz powiem, to jest troszeczkę będzie pewnie takie szokujące, a mianowicie on przestępców mierzył odległość, prawda, od odległości na twarzy pomiędzy okiem, nosem, ustami. Mierzył też długość rąk, kształt dłoni i na podstawie tych swoich badań i analiz doszedł do przekonania, że niektórzy ludzie, to było w czasach, kiedy Charles Darwin robił swoją, jakby teoria ewolucji była już znana i to było jakby inspirowane też teorią ewolucji. I na podstawie tych pomiarów Lombroso doszedł do przekonania, że niektórzy ludzie mają cechy atawistyczne, które powodują, że oni są biologicznie uwarunkowani do tego, żeby popełniać przestępstwa. Jak na przykład ktoś miał długie ręce, to Lombroso stwierdzał, że ma on takie cechy atawistyczne, które powodują, że nie jest w stanie funkcjonować jako normalny członek społeczeństwa, tylko będzie popełniał przestępstwa. Te badania zostały sfalsyfikowane na podstawie grup kontrolnych, czyli potem mierzono też ciała ludzi, którzy nie są przestępcami i okazało się, że posiadają oni też takie cechy jak przestępcy, w związku z czym udało się te badania jakby sfalsyfikować, te wyniki badań. Natomiast to, co jest interesujące, to że to zapoczątkowało taką epokę empirycznego badania tego, dlaczego popełniamy przestępstwa i takim kolejnym krokiem, o którym chcę powiedzieć, to jest ekonomiczna teoria przestępcy, której autorem jest Gary Becker, ekonomista z Chicago. Gary Becker doszedł do wniosku, że przestępca też dokonuje racjonalnego wyboru, że dokonuje sprawdzenia tego, czy mamy do czynienia z zyskiem potencjalnym, czy być może jak popełnię przestępstwo, jeżeli jestem przestępcą, prawda, czy potencjalnym przestępcą, jak popełnię przestępstwo, to ja się nie wzbogacę, a jedynie się narażę. Czyli dokonuje takiego oceny ryzyka i to ryzyko przestępstwa zestawia z zyskiem przestępstwa. Ale jednocześnie ten zysk jest odpowiednikiem preferencji ekonomicznych, czyli tego, co ten przestępca uważa za interesujące. Dla jednego będzie interesujące ukradzenie pieniędzy, dla drugiego będzie interesujące zgwałcenie innej osoby. I w ten sposób dokonuje pewnego takiego połączenia teorii racjonalnego wyboru i teorii też uwarunkowań człowieka, które powodują, że ma on skłonności czy jakieś tam zamiłowanie do przestępstw. I proszę Państwa, w przypadku ewentualnego wprowadzenia odpowiedzialności sztucznej inteligencji, to co jest dla nas problemem, to jest problem tego, że my mamy określony zestaw kar. No mamy w skali globalnej mamy kary śmierci, prawda? W historycznej perspektywie wiemy, że były kary różnych tortur. W Polsce już te dwa rodzaje kar nie występują. Mamy karę pozbawienia wolności. To wszystko są kary, które są dla człowieka dotkliwe, dlatego że dla człowieka wolność, posiadanie wszystkich członków czy życie jest użyteczne i my chcemy, żeby to było, chcemy te wartości zachować. Natomiast kiedy byśmy się zastanawiali nad karaniem sztucznej inteligencji, to powstaje pytanie, w jaki sposób karać sztuczną inteligencję, jeżeli my
do końca nie wiemy, czy ona jest w stanie odczuwać negatywne konsekwencje tego, co czyni, tego, co jest jej czynione. W związku z czym występuje tutaj takie rozszczepienie pomiędzy teorią tego, jak karać, a naturą tego, co miałoby być ukarane. Ostatnim tematem, proszę Państwa, o którym chcę mówić, to jest temat taki, który powstał na gruncie prac Parlamentu Europejskiego. Mianowicie zaproponowano, aby sztuczna inteligencja została windykowana prawnie poprzez stworzenie specjalnej kategorii osoby cyfrowej. Czyli tak jak mamy osoby w społeczeństwie i prawo te osoby postrzega jako podmioty, które się mają pewne prawa, mają pewne obowiązki, ale też mają pewną odpowiedzialność, to w tym samym znaczeniu mogłyby być sztuczne inteligencje też takimi osobami. I tu, proszę Państwa, jest podobnie dostrzegalny problem tego, że abyśmy mówili o podmiotowości, to powstaje pytanie, dlaczego chcielibyśmy w ogóle uczynić sztuczną inteligencję osobą? Czy istnieją jakieś korzyści z tego, że czynimy sztuczną inteligencję osobą? I wydaje się, że dla sztucznej inteligencji, jeżeli my zaprogramujemy w jej funkcji użyteczności, że ona chce być osobą, no to wtedy dla niej to będzie wartościowe. Ale jeżeli zaprogramujemy ją tak, że ona nie chce być osobą, że woli być po prostu przedmiotem prawa własności, no to dla niej to będzie bezwartościowe. W związku z tym powstaje pytanie, czy istnieją jakieś inne przesłanki, aby stworzyć osobę cyfrową. I proszę Państwa, tutaj przesłanka taka dosyć przewrotna jest jedna, a mianowicie, że w momencie, kiedy tworzymy osobę cyfrową, to osoba ponosi odpowiedzialność. W związku z czym zdejmujemy odpowiedzialność z innych osób, na przykład z korporacji albo z osób fizycznych i w tym względzie jest to dla tych osób korzystne. W związku z czym wydaje się, że to jest wartość, która jest niewystarczająca do tego, żeby argumentować za tym, aby stworzyć taką odrębną kategorię osób. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.